Wsypujemy do miski dwie szklanki mąki. Gramów cukru, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, jedno opakowanie cukru waniliowego, jedno opakowanie przyprawy do piernika, jedna łyżka imbiru, jedna łyżeczka cynamonu. I teraz mieszamy wszystkie suche składniki. Teraz dodajemy 250 g miękkiego masła. I wbijamy jedno jajko. Najpierw mieszamy wszystko w misce łyżką. Następnie przekładamy na blat i zagniatamy. Ciasto warto podzielić sobie na dwie mniej więcej równe części. Wyjdzie nam ciastek na dwie blachy. Nagrzewamy sobie piekarnik do temperatury 180 stopni, a ciasteczka robimy w ten sposób, że odrywamy sobie kawałek ciasta i robimy sobie taką kuleczkę i po prostu kładziemy na blaszce, dociskamy lekko palcami i zrobią nam się takie płaskie ciasteczka. I podobnie będzie z drugą częścią ciasta, które wyjdzie na drugą blachę. Ciasto może wydawać się tłuste, ale właśnie takie ciasteczka są najpyszniejsze. Dlatego nie żałujmy masła i nie dosypujmy za dużo mąki. Wtedy ciasteczka będą przepyszne. Do nagrzanego piekarnika na najwyższe pięterko i pieczamy przez 15-17 minut z termoobiegiem albo bez. To nie ma znaczenia. Wszystko zależy od piekarnika. Musicie uważać, żeby ich nie przypalić, ale muszą upiec się na chrupko. Dlatego tak mniej więcej 15 do 17 minut. Ciasteczka po upieczeniu są pyszne, aromatyczne, chrupiące. Jak je będziemy przechowywać w zamkniętym pudełeczku, to ta chrupkość zostanie i są ostre w smaku. Także dla entuzjastów ostrości ciasteczko jak najbardziej. My je uwielbiamy. Serdecznie polecam.